Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie związany z kolorami. Jest jeszcze tyle kolorów do perfum, a ja bardzo lubię tę serię. Mam nadzieję, że i Wy lubicie i dołączycie do tych odcinków. Kilka kolorów już się ukazało właśnie na moim kanale. Między innymi były to perfumy różowe, a także żółte, złociste. Także serdecznie i błękitne, więc serdecznie Was zapraszam. Zostawię link. Jeśli jeszcze nie dołączyliście do grona moich tutaj subskrybentów, to serdecznie zapraszam do kliknięcia tego magicznego guziczka. No i zapraszam Was na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tutaj zapachom czerwonym. Czerwony kolor to jest taki dominujący, zawsze przyciągający spojrzenie. Ja mam kilka tylko takich perfum, nie wiem, chyba wolę błękitne, różowe, a nawet złote, ale mam kilka, więc Wam zaprezentuję. Ale tu omawiając perfumy czerwone, ja zrobiłam sobie taką ściągę, to jeżą nam się właśnie z radością, z seksownością, takim bycie sexy, też z taką, bym powiedziała, z takim kuszeniem, z mocą, potencją, taką diabolicznością i femme fatale, dlatego ja ten odcinek chyba nazwę perfumy dla femme fatale. Też jest tutaj sensualność, bardzo podkreślona sensualność, taki dynamizm, fantazja, ostrość taka właśnie, jeśli chodzi przekazu i projekcji perfum. Jest też spontaniczność, no bo takie są też pewnie niekoniecznie femme fatale, ale czasem są spontaniczne. Jest finezyjność, jest takie przyciąganie, taka właśnie nietypowa przyciągalność, taki właśnie wabik. Łączą się z tym gorące właśnie konotacje, uwodzenia, finezyjność, tak jak powiedziałam, agresywność, bo one czasem są agresywne i ja to mam taki odcinek o agresywnych perfumach. Też intensywność, wibracje, niesamowite takie przyciąganie, pociąg. Jest też faworyzm, bo przecież faworyzujemy właśnie takie perfumy i one się kojarzą nam z takim dynamizmem, że zawsze wybieramy o właśnie te. One są zawsze pełne, słuchajcie, emocji, takiej żarliwości, płomienności i rozpalających uczuć. One są konkretne, mocne, perfumy zawsze są takie, zazwyczaj właśnie te czerwone, takie kwiatowo-drzewne, trochę pieprzowe, niektóre wręcz orientalne, ja taki jeden przyniosłam, bo takie ma dla mnie konotacje i definitywnie są to zapachy konkretne, zaznaczające się i wybijające, słuchajcie, z tłumu. Są to dla kobiet pełnych energii, dynamicznych, silnych, psychicznie widziała, niekoniecznie fizycznie. Takie właśnie femme fatale kokietki, ale wiedzące czego chcą i te, które czują się pożądane i uważają się, że z takimi są. Ja tu sobie tak napisałam, że to są takie kobiety pułapki na facetów i może te perfumy też są, bo są odzwierciedleniem. Takie właśnie kokietki, kochanki, uwodzicielki, seksowne, szykowne, takie właśnie, jak wspomniałam, kobiety femme fatale, rozpalające męskie serca i dusze. Ja bym nazwała takie przekorne flirciary też i są super na randkę. I zaraz Wam przedstawię właśnie, co ja przyniosłam i jakie perfumy właśnie kojarzą mi się z takimi właśnie czerwonymi i oczywiście mają flakonik czerwony. Także zapraszam perfumem, który właśnie tak mi się kojarzy z tą femme fatale, z drzewno-orientalną, kwiatową kompozycją i właśnie z taką kobiecością, dynamicznością i pożądaniem. Jest to Sexy Ruby Michaela Korsa, szyprowo-owocowo-kwiatowa kombinacja z 2017. Słuchajcie, z nutami tutaj, z różanymi płatkami, z jaśminem sambach, bardzo uwodzącym, mocnym. Ja niekoniecznie go lubię, dlatego to nie są moje ulubione perfumy, ale je dzisiaj przyniosłam. Z drzewem pięknym, kaszmirowym i oczywiście z brzoskwinią, nektarynką i maliną. Słuchajcie, to są perfumy bardzo, 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 bardzo mocne. Jak na mój gust, zadrapieżne. Widocznie nie jestem femme fatale, słuchajcie. Ale na pewno one mają takie wibracje właśnie dynamizmu, pożądania sensualności, seksualności i są takimi skradaczami męskich serc i dusz. Bardzo szykowne, bardzo seksowne. A jednocześnie ta butelka
daje taką moc właśnie miłości, bym powiedziała. Także tak odczytuję te perfumy, a za chwilę Wam pokażę takie perfumy, które są bardziej w moim kierunku, a też łączą się z takim dynamizmem i z takim sercowym, bym to powiedziała, inklinacją. Jest właśnie zapach, który dla mnie jest zapachem Femme Fatale, jest zapachem przepięknym, przeuroczym. Jest to zapomniany trochę Jimmy Choo Fiddler. Słuchajcie, to jest ta gorąca moc, ta gorączka sobotniej nocy, zapach 2018 Jimmy Choo. Oczywiście za tym stoi Natalie Lorson i Honoré Blanc, jeśli dobrze czytam. Jest tu piękna, dojrzała, słuchajcie, śliwka, przepraszam, coś leci. Jest tu lychee, czyli lici, jest grapefruit, słuchajcie, piękny heliotrop, przepiękny, wanilia, jest jaśmin, jest tu taki piękny kwiat pomarańczy, słuchajcie, buktonga, benzoiny i też kawowo, taki waniliowo nuty. Słuchajcie, to jest zapach pożądania, to jest zapach właśnie tej gorączki sobotniej nocy, to jest zapach takich ekstremalnych elementów, ja bym powiedziała, dla kobiety takiej, słuchajcie, niebywałej, dynamicznej, właśnie takiej uwodzicielki, takiej kochanki, seksownej, szykownej kobiety, która wie, czego chce, słuchajcie. I ten jest taki wybrojący, ten zapach, i tak wprawia w nas właśnie w taki nastrój typowo randkowy, jakiejś kolacji, i to właśnie z płcią przeciwną. I myślę, że tak miało być zadane. Zobaczcie na ten flakon, on nie jest do końca czerwony, jest taki, bym powiedziała, śliwkowo-czerwony, taki burgund, ale to jest właśnie taki zapach, który tam nie kojarzy się z zapachami tutaj czerwonymi, właśnie takimi trochę agresywnymi, takimi przyciągającymi, który na pewno wyróżni w nas otoczenia, i takim zapachem, on jest trochę pudrowy, ale na pewno jest niezapomniany. Zapachem jest szykowna szpilka, to jest symbol naszej kobiecości, tej siły przyciągania, magnetyzmu i gorącego serca, czyli z 2021 Very Good Carolina Herrera, tutaj z nutami właśnie lychee, tutaj jest taka nuta różana, też waniliowa, z wetiverem, no i oczywiście porzeczka. Porzeczka, która kryje się też w innych perfumach, za które są tu za mną, a które są w specjalnym odcinku, ale też Wam je pokażę. Przepiękna szpilka, konkretne perfumy, słuchajcie. Takie właśnie zaczynające się niewinną porzeczką, a później takim pazurem, który nas przyciąga, ewoluuje właśnie w coś takiego mega pożądanego. Słuchajcie, właśnie w takie gorące konotacje, wibracje. On nie jest najsilniejszym, słuchajcie, zapachem. Wydawałoby się, że w związku, że jest czerwona butelka, jest taka właśnie mega przyciągająca i magnetyczna, ale w porównaniu z tą edycją właśnie czarną Good Girl Caroliny Herrera, wydaje mi się, że on jest bardzo spokojny, ale jest to jeden z takich zapachów wabików na mężczyzn. Ja myślę, że oni bardzo lubią i nadaje się tutaj właśnie na takie randkowe sprawy. Także Wam polecam i zawsze upajam się tą piękną obudową. Zapachem nowym też 2021. Oni ma specjalną odsłonę w innym odcinku tutaj. To jest nowy zapach Dolce Rose, Dolce Gabbana. Ja go nie będę tu omawiać, gdyż on będzie omówiony w innym odcinku, tak jak powiedziałam, ale tu też jest właśnie ta porzeczka i słuchajcie, róża. Róża majowa i róża normalna, takie płatki róży. Ja tutaj bardziej czuję właśnie taki wydźwięk różany. I on mi się trochę kłóci, mimo że butelka jest pełna pożądania, finezyjności, takiej dynamizmu i kuszenia. On nie jest na tyle agresywny. Wydaje mi się, że to jest dla takiej trochę mniejszej kokietki albo mniejszej Femme Fatale zapach, niż typowo taki, jak ja sobie wyklułam w moim tutaj odczuciu właśnie taki zapach dla silnej, dynamicznej kobiety. Zapachem też to kłóci się trochę z tym dynamizmem, bym powiedziała, i tą wersją Femme Fatale. To jest 2012 Alberto Morillas Omnia Coral, wersji właśnie Coral, słuchajcie, z bergamotką, specjalnymi tutaj porzeczkami, z pomegranate, z hibiskusem, lilią wodną i drzewem cedrowym. Słuchajcie, przepiękna. Ona mi się trochę kojarzy, słuchajcie, z Oscarem de Rentą. Teraz tak sobie myślę, przepiękna, pudrowa, cudna,
kobieca, może niekoniecznie dynamiczna, słuchajcie, ale właśnie pełna finezyjności, tej płomienności, tutaj rozpalająca edycja Omnia Coral w przepięknych, słuchajcie, takich złączonych tutaj obrączkach. Nie powiedziałabym, co to perfumy konkretne, ale są to takie perfumy, które na pewno zauważymy, na pewno jakby gdzieś wbijają się tam w duszy, są takim babikiem. I ja, słuchajcie, pokazałam Wam w jednym z odcinków Open Box w nowościach, jestem zauroczona tymi perfumami, takie niewinne Bulgari, ale właśnie to przyciąganie, to kuszenie, ta esencja i sensualność jest właśnie. Zabawa to zabawa na całego. Tutaj coś, taka wersja, Boże, bardzo szalona właśnie dla kobiety, bym powiedziała, pełnej uroku, pełnej dynamizmu, sensualności, ale takiej może młodszej czpiotki i kokietki. Wersja z 2012, właśnie wypuszczona przez Marka Jacobsa. Słuchajcie, są tu też porzeczki, są tu czerwone takie jagody, jest kwiat pomarańczy, jaśminu, jest coś, delikatna nuta kokosowa, słuchajcie, i wiciokrzew z wanilią i z piszmem. Słuchajcie, taka bym powiedziała zwariowana edycja, bo jest zwariowana, widzicie? Tutaj jest właśnie ten szalony korek, no i tu ta piękna edycja, ale słuchajcie, ona jest bardziej flirciarska, to jest dla takiej femme fatale właśnie, bym powiedziała, bardziej spontanicznej, bardziej takiej, którą trudno właśnie uchwycić, trudno złapać, czyli ta relacja gonienia za króliczkiem jest bardzo, bardzo może długa i nieprzewidywalna, bym powiedziała. No i właśnie tutaj ten emblemat Biedronki, no przepiękny, ale Marc Jacobs zawsze jest szalony, więc jest taki dla szalonej femme fatale, dla szalonej, słuchajcie, kobiety, ale na pewno wyróżniającej się z tłumu. Ja bardzo mam taki sentyment do tej butelki. Słuchajcie, tu mi odpadł to oczko niestety, no ale buteleczka zostanie ze mną i jest przepiękna. To już by było nawet tyle, słuchajcie, dzisiaj. To są moje propozycje. Jestem ciekawa Waszych propozycji, bo tych perfum czerwonych jest bardzo, bardzo dużo. One są konkretne. Oczywiście tu mogę wspomnieć też róż Baccarat róż 540. Ja natomiast jeszcze ich dobrze nie przetestowałam, no i powiem szczerze, cena mnie troszeczkę jakby tu odciąga. Jest ich masa tych perfum. Ja jestem ciekawa Waszych tu ulubieńców właśnie z tej czerwonej serii. Jestem niezmiernie właśnie ciekawa, które perfumy, których ja nie mam, a Wy właśnie to wspomnicie i może ja się nimi też zainteresuję i zobaczę. Słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję za uczestnictwo w mojej projekcji czerwonych perfum. Zapraszam Was do następnego odcinka. Koniecznie zalajkujcie i włączcie ten magiczny, tak jak powiedziałam, guziczek tutaj, subskrypcja. Będzie mi niezmiernie miło i życząc Wam miłego dnia. Do zobaczenia.